MJX HyperGo 16208 to model, który od razu przyciąga wzrok. Jego agresywna kolorystyka, połączenie niebieskiego, czerwonego i białego, w połączeniu z dużymi, terenowymi oponami sugerują, że mamy do czynienia z czymś więcej niż zwykłym zdalnie sterowanym autkiem. Pod maską skrywa się bezszczotkowy silnik, który pozwala osiągnąć prędkość do 45 km na godzinę, co jak na tak kompaktowy model robi wrażenie. Od razu widać, że ten mały monster truck jest gotowy do wyzwania, nie tylko na asfalcie, ale i w trudniejszym terenie. W tej recenzji sprawdzimy, jak radzi sobie na różnych nawierzchniach, jakie ma mocne strony, a gdzie ma jeszcze pole do poprawy. Zobaczymy, czy rzeczywiście warto w niego zainwestować. Pierwsze wrażenie po otwarciu pudełka z MJX HyperGo 16208 jest naprawdę pozytywne. Wszystko jest solidnie zapakowane, co zawsze daje pewność, że autko i akcesoria dotrą w jednym kawałku. W zestawie znajdziemy samo auto, pilot do zdalnego sterowania, baterię, ładowarkę, a także instrukcję obsługi. Wszystko, czego potrzeba, by szybko zacząć zabawę. Samo autko w kolorze niebieskim prezentuje się świetnie. Kolor jest intensywny, z lekkim połyskiem, co daje mu profesjonalny i dynamiczny wygląd, typowy dla pojazdów terenowych. Na pierwszy rzut oka można zauważyć solidność wykonania, od opon, które mają dobrą przyczepność i odpowiedni bieżnik, aż po amortyzatory. W tym modelu zastosowano amortyzatory w pełni metalowe, co nie tylko dobrze wygląda, ale także zapewnia większą wytrzymałość podczas jazdy po trudnym terenie. Dodatkowo mamy metalowy układ przeniesienia napędu, który jest kluczowy, jeśli chodzi o trwałość i lepsze prowadzenie na różnych nawierzchniach. Metalowe części sprawiają, że autko jest bardziej odporne na wstrząsy i uderzenia, co jest szczególnie ważne przy jeździe w terenie. Ogólnie rzecz biorąc, MJX HyperGo 16208 robi bardzo dobre wrażenie, sprawiając wrażenie mocnego i dobrze przemyślanego modelu, który będzie w stanie poradzić sobie w różnych warunkach. MJX HyperGo 16208 wyróżnia się przede wszystkim przemyślanym i solidnym mechanizmem ściągania obudowy. To rozwiązanie jest bardzo praktyczne, umożliwia szybki dostęp do wnętrza pojazdu bez potrzeby odkręcania wielu śrub czy demontażu innych elementów. Dzięki temu użytkownik może łatwo wymienić baterię lub wykonać podstawowe serwisowanie, co sprawdza się świetnie, zwłaszcza gdy autko jest intensywnie używane. Pod względem wykonania model robi wrażenie swoją wagą i rozmiarami. Przy długości 31 cm i wadze ponad 1 kg model jest stabilny i daje się dobrze kontrolować. W praktyce oznacza to lepsze trzymanie się nawierzchni, co jest szczególnie przydatne przy większych prędkościach oraz na nierównym terenie. Metalowy układ przeniesienia napędu dodaje wytrzymałości całej konstrukcji, minimalizując ryzyko uszkodzeń mechanicznych, co zwiększa niezawodność auta w bardziej wymagających warunkach. Ogólna solidność MJX HyperGo to coś, co wyróżnia ten model na tle innych. Widać, że jest zaprojektowany z myślą o trwałości i łatwości użytkowania, co na pewno docenią fani bardziej dynamicznej jazdy. Pod maską MJX HyperGo 16208 kryje się sporo mocy. Model ten osiąga prędkość do 45 km na godzinę, co jest możliwe dzięki czterobiegunowemu silnikowi bezszczotkowemu 2845. Silnik bezszczotkowy to nie tylko większa prędkość, ale też wyższa wydajność i dłuższa żywotność. W odróżnieniu od tradycyjnych silników szczotkowych, bezszczotkowy silnik generuje mniej ciepła, a przy okazji jest bardziej oszczędny energetycznie. W tym modelu połączony jest on z kontrolerem ESC o mocy 45 A. Wyposażony w aluminiowy radiator, który dodatkowo wspiera chłodzenie podzespołów podczas intensywnej jazdy. Dzięki temu autko utrzymuje wysoką wydajność, a ryzyko przegrzania zostaje zredukowane do minimum. MJX HyperGo posiada również proporcjonalne sterowanie, co pozwala na precyzyjne dopasowanie prędkości i kierunku jazdy. Autko reaguje płynnie na każde polecenie, co daje większą kontrolę nad modelem, nawet przy pełnej prędkości. Zasięg pilota wynosi od 60 do 80 metrów, co daje sporą swobodę i pozwala na wygodną kontrolę pojazdu z odległości. Dzięki tym specyfikacjom model ten jest gotowy na szybkie wyścigi, dynamiczne manewry i jazdę po zróżnicowanym terenie, a jednocześnie daje pełną kontrolę nad każdym ruchem. MJX HyperGo 16208 jest wyposażony w baterię 7,4 V 1050 mAh, która pozwala na 10-13 minut intensywnej jazdy. Jak na model o takich osiągach to dość standardowy czas pracy, ale jeśli planujesz dłuższe sesje, warto rozważyć zakup dodatkowego akumulatora. Dzięki temu możesz szybko wymienić baterię i wrócić do zabawy bez przerw. Czas ładowania tej baterii to około 180 minut, więc posiadanie dodatkowej baterii staje się jeszcze bardziej praktyczne, szczególnie jeśli autko będzie często użytkowane. Co ciekawe, MJX HyperGo 16208 obsługuje także baterie 3S, które są mocniejsze niż standardowy akumulator 2S. Wybór baterii 3S pozwala na jeszcze większe osiągi i dodatkową moc, co docenią użytkownicy szukający maksymalnej wydajności. Trzeba jednak pamiętać, że zastosowanie mocniejszej baterii może skrócić czas pracy i wymagać większej ostrożności przy intensywnej jeździe. Na asfalcie model pokazuje swoją prawdziwą moc. Przyspieszenie jest tak intensywne, że momentami aż żałowałem, że nie zamontowałem tylnych kółek stabilizujących. Bez nich autko zrywa się do przodu z taką siłą, że przy pełnym gazie potrafi lekko się unieść, a czasem nawet wywrócić. To świadczy o potężnym momencie startowym i dynamice, co może być super frajdą
wyjdą, ale wymaga też trochę wprawy, by kontrolować auto na pełnej prędkości. Model przetestowałem jeszcze w lesie, gdzie czekały na niego mieszane warunki, od miękkiej ściółki po korzenie i gałęzie. Model świetnie radzi sobie na tego typu podłożu. Opony dobrze łapią przyczepność, a napęd na cztery koła i metalowy układ napędowy pozwalają na płynną jazdę nawet po nierównym leśnym gruncie. Model nie traci stabilności na zakrętach i z łatwością pokonuje przeszkody, takie jak drobne korzenie, które mogłyby być wyzwaniem dla mniej zaawansowanych konstrukcji. Zalet tego modelu jest sporo. Na plus zdecydowanie wypada prędkość, którą ten model może osiągnąć, oraz wytrzymały silnik bezszczotkowy, który zapewnia dużą moc i długą żywotność. Proporcjonalna kontrola pozwala na precyzyjne sterowanie, a obecność metalowych komponentów, takich jak amortyzator i układ przeniesienia napędu, zwiększa jego trwałość. Warto też wspomnieć o niezależnym odbiorniku, co daje większe możliwości modyfikacji. Do wad można zaliczyć krótki czas pracy na jednym ładowaniu. 10 do 13 minut może być niewystarczające, szczególnie przy długim czasie ładowania, wynoszącym aż 180 minut. Dla bardziej wymagających użytkowników dobrym rozwiązaniem będzie zakup dodatkowego akumulatora, który pozwoli na dłuższą zabawę. MJX HyperGo 16208 to model idealny dla średnio zaawansowanych i bardziej doświadczonych użytkowników, ale myślę, że początkujący również złapią tutaj wprawę. Mocny silnik i solidna konstrukcja sprawiają, że to autko jest przygotowane na jazdę po trudnym terenie, co docenią fani bardziej ekstremalnych warunków. Najlepiej sprawdzi się na otwartych przestrzeniach, gdzie można wykorzystać jego prędkość i moc. Ten model dostarczy sporo frajdy zarówno entuzjastom RC, jak i tym, którzy chcą czegoś więcej niż zwykła zabawka do jazdy po prostym terenie. Cena tego modelu to około $90, czyli w przeliczeniu około 360 zł. W tej kwocie dostajemy model, który oferuje sporo, od wytrzymałej konstrukcji i metalowych komponentów, po mocny silnik bezszczotkowy i solidne osiągi. Link do niego wraz z kuponem zostawiam w opisie pod filmem.